Witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki, można powiedzieć, odcinek porządkowy, czyli przygotowania do zimy. Tak jak widzicie, tutaj będę musiał te liście wszystkie zgrabię, tam jabłka, jeszcze wywiozę to wszystko na kompost, żeby po prostu tutaj był porządek w sadzie. Maszyny wszystkie będę, może dzisiaj zobaczymy jak to wyjdzie, chował do garażu. No i na polu myślę dzisiaj zrobić coś takiego, że zbierać kamienie. Po ostatniej orce było dużo kamieni, cały po prostu tam dwa takie głazy wyorane, jeden muszę wykopać, wszystko pokażę w filmie. Myślę, że film wam się spodoba, nie jest jakiś to techniczny będzie, ale mam nadzieję, że ciekawy, bo niektórzy prosili mnie, żeby pokazać jak konserwuję też maszynę na zimę. No to pokażemy w tym odcinku właśnie, można powiedzieć, taki porządkowy odcinek, żeby to wszystko jakoś uporządkować, nie leżało to na dworze, tylko pod dachem przez zimę, bo maszyn już nie będziemy jako takich używać, bo sezon się już skończył, także zapraszam na ten film, mam nadzieję, że będzie dla was jakąś ciekawą lekcją. A jeszcze chciałem powiedzieć, zakupiłem ostatnio taki statyw, będzie mi pomocny do kręcenia filmów. Statyw jest, ma wiele regulacji, tak jak widzicie, 3-stopniowe nóżki. Tutaj jest jeszcze regulacja dodatkowa wysuwu do góry. Także w sumie jest gdzieś ponad metr wysokości. Ma poziomicę, tak jak widzicie. Także sprzęcik, powiedzmy za tę cenę, bo dałem za niego 29 zł. Przyda mi się także do kręcenia właśnie tychże filmów. Także jestem zadowolony z tego, można powiedzieć, nabytku do nagrywania. Więc zapraszam teraz na obejrzenie filmu. Zaraz zacznę tutaj właśnie grabić to. Nie będę tego nagrywał, ale już pokażę końcowy efekt. I będziemy zajmować się później tam kamieniami. Także do zobaczenia za kilka chwil. Tak jak widzicie, trochę mi to zeszło. Mamy już popołudnie, ale wygrabiłem, tu było pełno tych jabłek, liści. Wykosiłem, tak jak widzicie, całą tą trawę teraz tutaj mam na przyczepie. Wezmę to teraz, wybiozę i zobaczymy jeszcze coś na polu, może tam zrobię. Chociaż nie wiem jak to będzie. To troszkę za dużo zeszło. Ale coś nagram. Otworzymy bramę. Podepnę teraz właśnie do ciągnika tą przyczepę i będziemy jechać tam. Wywalimy to na kupę. Ja wywalam po prostu, tyle jabłek było w tym roku z tej jabłonki. Tu jest pół przyczepy, można powiedzieć, ale jest trawą przykryte, ale tak jak widzicie, tu jest tych jabłek pół przyczepy. Wywalam je, bo sarny nawet zjedzą. Tu jest tu pełno saren. I myślę, że co roku, można powiedzieć, wywalam i co roku znikają te jabłka, także one to zjadają. Dobra, teraz będę jechał. Tak jak widzicie, tu mam taki właśnie głaz. Wyorałem go. Wyszedł stąd kawał skały. Będę chciał go tym młotem połupać i na przyczepę dam. Także do dzieła.
skała porąbana. Także młot dał radę. Dobra, załadujemy to i jedziemy dalej. Tam mam też winę, muszę go wykopać. A więc pozbierałem kamienie, jak widzicie. Tam jeszcze mi został jeden, nie wiem czy będziecie widzieć, ale niestety muszę przywieźć breszkę, on jest bardzo głęboko, nie da rady go ruszyć. Tutaj to nam się na przodczazorki nawet ciągnik zatrzymał na tym kamieniu, zaczął się kopać. Tam mam jeszcze, pozbierałem, także myślę, że będzie to wystarczająco. Ewentualnie jeszcze na wiosnę się coś wyzbiera, coś tam jest zakopane. Także tak to będzie. Dzisiaj już kończę pracę. Jest już prawie czwarta. Zaraz będzie ciemno, także na dzisiaj byłoby na tyle. Wiem, że to taki krótki był film. Mało, można powiedzieć, ambitny. No ale takie dzisiaj były porządki. Nie zrobiłem wszystkiego. Myślę, że w kolejnych odcinkach to zrobię i będzie jakoś to bardziej urozmaicone, także na pewno będzie w przyszłości jeszcze dopracowywanie tej mojej kosiarki do wierzby. Wierzba, tak jak widzicie, już można powiedzieć nadaje się do koszenia, bo jest liście już spadły, także można powiedzieć zaczęły się żniwa wierzbowe, także będzie na pewno koszona ta wierzba. Muszę tę siatkę zwinąć dookoła, to ogrodzenie. No i jakoś to wszystko ogarnę, ale to wszystko wymaga czasu. Miałem Ci pokazać, jak się właśnie konserwuje maszyna, ale to też nie będzie w tym odcinku. Będzie w kolejnych odcinkach. Niestety nie zdążyłem, dużo mi zajęło sprzątanie tego sadu z tych jabłek, także pozdrawiam wszystkich i myślę, że będziecie wiernymi moimi widzami i będziecie w kolejnych moich odcinkach, także do zobaczenia i pozdrawiam w szczególności tych, co mam w opisie. Trzymajcie się, na razie.